Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej. Karty graficznej od Zafire i jest to konstrukcja AMD Radeon R7 250, czyli konstrukcja, która jest przeznaczona do zastosowania przede wszystkim w zestawach multimedialnych oraz dla tych niewymagających użytkowników, ale o jednym bardzo specyficznym wymaganiu, ceniących sobie ciszę, bo jest to konstrukcja pasywna. To, co oczywiście wyróżnia kartę od Zafire na tle konkurencji, to pasywne chłodzenie. Radiator, który jest na tej niezbyt wydajnej karcie, jaką jest R7 250, jest rozbudowany, finy rozstawione są dosyć szeroko. Mamy jedną część pod spodem karty, wspieraną dwoma ciepłowodami, oraz drugą część na boku karty, która troszeczkę nachodzi na jej dół oraz górę, wspieraną również dwoma ciepłowodami, także w sumie tych rurek mamy tutaj 4 o standardowym profilu, o standardowej średnicy 6 mm. Co ciekawe, jeżeli się przyjrzymy, zobaczcie, widzimy radiator, który chłodzi nam pamięci, mamy jeden tutaj, drugi z drugiej strony, ten 1 GB pamięci RAM oraz niewielki radiator chłodzący również sekcję zasilania tej karty, mimo tego, że karta w całości zasilana jest ze slotu PCI Express x16. Tutaj oczywiście nie ma możliwości połączenia tej karty w konfiguracje wielokanałowe. Ona będzie działała tylko samodzielnie. PCB karty w kolorze takim niebieskim, wpadającym powiedzmy w morską zieleń. No, o ile w ogóle taki kolor jest. Nie jest zbyt długie, natomiast chłodzenie dodatkowo całą kartę przedłuża i ta, zobaczmy sobie, może położę ją w ten sposób, będzie na wygodnie całe zmierzyć i bezpiecznie dla elektroniki, mierzy sobie około 19 cm z małym hakiem, niecałe 19,5 cm do końca chłodzenia, więc karta ta bez problemu wejdzie nam do każdej obudowy. Osoby, które chciałyby instalować tą kartę w zestawach małych, w małych obudowach, pewnie również zwrócą uwagę na jej szerokość, a ta tutaj od końca aż tutaj do śledzia też ma około 12 cm do tego miejsca mniej więcej. Reszta tak zawsze się chowa, więc tutaj nie jest to problemem. Ta karta, moi drodzy, jest wyposażona w dosyć standardowy zestaw portów. Jednorazowy DVI, pełnowymiarowy port HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Jedyne, co tutaj odróżnia ją od pozostałych kart zarówno NVIDIA, jak i również AMD, to brak drugiego DVI. Zobaczmy, jak nasza karta prezentuje się w obudowie. Ja tutaj dla poprawy warunków termicznych zasilacz zainstalowałem wentylatorem do góry, tak żeby on też ciepłe powietrze wyciągał poza obudowę. Poza tą fabryczną baterią wentylatorów jeszcze jeden wentylator został zainstalowany na topie obudowy wyciągający, ale on przede wszystkim ma pomóc tutaj w chłodzeniu procesora, ponieważ to, jak widzicie, horyzontalne jest i ciepłe powietrze z radiatora dmuchane z powrotem na płytę główną. I żeby tutaj sobie nie robić kotła, to po prostu został dodany jeden wentylator. Wracamy do naszej karty, moi drodzy. Co do tej? Ta przede wszystkim w slocie zajmuje, moi drodzy, dwa miejsca, dwa sloty zajmuje. Mimo tego no stosunkowo dużego chłodzenia, natomiast zwróćcie uwagę jeszcze na jeden element. Przede wszystkim część chłodzenia pasywnego, część chłodzenia Ultimate na karcie Zafire wystaje również w górę. Także to jest zdecydowanie wyższa wysokość niż w przypadku na przykład obecności backplate'u na kartach graficznych. I tutaj ja przy okazji na moim Facebooku zwróciłem na to uwagę. Zobaczcie, że producent troszeczkę nie pomyślał, bo zarówno naklejka informująca nas, że ta powierzchnia radiatora może być gorąca, tak również samo logo producenta są do góry nogami po zainstalowaniu karty normalnie w obudowie. Szkoda, bo mogłoby to być odwrócone, wyglądałoby to na pewno lepiej. Przy okazji, kiedy publikowałem te zdjęcia, pytaliście się, gdzie są przewody, moi drodzy, od zasilacza. Nie ma. Ta karta w całości zasilana jest ze slotu PCI Express x16 w standardzie 2.0 w tym przypadku i tym musi się zadowolić. Także szykuje nam się bardzo konstrukcja oszczędna. Układ chłodzenia na karcie Zafire, muszę przyznać, że prezentuje się bardzo ładnie. R7 250 od Zafire w wersji Ultimate to karta, która posiada zaledwie 512 jednostek cieniujących, 16 ROR oraz 32 jednostki TMU. Zegar karty graficznej został ustawiony na 800 MHz, a taktowanie fizyczne pamięci na 1125 MHz. Co do ilości zainstalowanej pamięci, mam tutaj tylko 1 GB, także z dużymi rozdzielczościami sobie na pewno nie poszalejemy, a szyna 128-bitowa.
i rozpoczynamy testy praktyczne, zanim sobie włączymy gry i sprawdzimy, ile klatek ta karta jest w stanie wygenerować. Sprawdzimy również pobór mocy przez zestaw podczas gry oraz temperatury karty. Rzućmy okiem na wattomierz. Tutaj, jak widzicie, pobór mocy przez zestaw skacze, natomiast ten minimalny oscyluje w okolicy, tak jak teraz, około 88 W. Jako że konstrukcja karty Zafair jest to konstrukcja chłodzona pasywnie, no to testy karty dzisiaj będą odbywały się przy zamkniętej obudowie. Myślę, że to jest jasne i zrozumiałe, ponieważ karta będzie korzystała z obiegu powietrza, z wymuszonego obiegu powietrza w obudowie. Poza fabryczną baterią wentylatorów w obudowie Radzinteka jest tutaj zainstalowany jeszcze jeden wentylator dodatkowo na topie, a to z uwagi nie tyle na kartę graficzną, co na chłodzenie procesora, który akurat testuje. I zobaczmy temperaturę karty, zobaczmy, jak mocno rozgrzała się nasza R7-250 Ultimate. To jest w tej chwili 42 stopnie, jest to temperatura maksymalna i temperatura obecna. Ona, jak widać, doskonale tutaj cały czas plasuje się na tym samym poziomie. I sprawdźmy jeszcze sobie temperaturę otoczenia, gdzie go tam wyceluje w powietrze. 29,2 stopnia i niestety, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo po prostu dzisiaj jest piekielnie gorąco. R7-250 Ultimate od Zafair, jako że jest to karta chłodzona pasywnie, no to nie generuje nam żadnego dźwięku, żadnego hałasu, więc też pomiarów sonometrem nie będzie, no to czas na gry. I zaczynamy sobie od Battlefielda 4, to jest kampania wieloosobowa. W prawym górnym narożniku widzicie ilość generowanych klatek na sekundę. Wejdźmy najpierw w opcję grafika ustawiona na ultra, hardcore dla tej karty, ale sprawdzimy, czy cokolwiek jest w stanie tutaj zrobić, tryb mantle. No, jak widzicie, 20 parę klatek. Oczywiście trudno tu mówić o płynnej rozgrywce, tym bardziej gdzie komfortowej. Natomiast w ogóle co jest wyświetlane, to już jest duży sukces. Jako że to nie jest karta dla graczy, zaraz sobie zmienimy ustawienia jeszcze na niskie i sprawdzimy, na ile będzie wtedy płynna rozgrywka i czy da się coś oczywiście przy tej okazji z tej karty wycisnąć. O, nawet się uratowałem. O, nie na długo. A pewnie nikt mnie reanimował nie będzie. A się odrodzimy może gdzieś od razu już pieszo i zobaczymy, jak troszkę pobiegamy. Mapa linia kolejowa nie jest mapą dużą. Inaczej, jest mapą właśnie dużą, rozległą. I też, co od razu widać, przekłada się to na to, że ta gra jest nawet w miarę płynna. Bach, jeszcze jedna. No proszę, nawet się nie odwrócił. Miałem szczęście. Tutaj będzie troszeczkę ciaśniej. Tutaj pewnie ilość klatek na sekundę nam spadnie. Widzicie, 14-13 klatek. Jakby się jeszcze coś zaczęło dziać, no to wolę sobie tego nie wyobrażać. Za to nam dobrze to rozgrzeje kartę. Przepóźnię tam, ja sobie pobiegnę. Tu są sami nasi na razie. O, prawie sami. Tam od strony ulicy też ktoś idzie. Dostałem z tyłu. No proszę. Ok, to teraz zmienimy sobie ustawienia. Może na niskie. Od razu. I zobaczymy, jak będzie teraz karta reagowała. Oczywiście potwierdzamy. To co, na placu boju, tam gdzie przed chwilą. Ilość klatek generowanych tutaj wzrosła. Jak widzicie, na tym momencie wynosi około 30 kilku, czyli nadal jest słabo, bo inaczej tego nazwać nie idzie. Na to, że skacze do 40, to jeszcze nic nie robi, bo jak zacznie się strzelanina, to one na pewno nam spadną. No i proszę, dostałem. A przy okazji mogliście widzieć, jak zachowuje się w tym momencie właśnie ilość generowanych klatek, ten zestaw, ile tutaj generuje. Zobaczymy, czy będzie szansa jeszcze na odrodzenie się w jakimś... O, może być, chociażby i ten... Ciekawe, czy gdziekolwiek będzie leciał, czy też nie.
Poleci, nie poleci. Mam nadzieję, że się od razu nie rozbije, tak jak ja to mam w nawyku. Czyli albo na razie gdzieś tam lecimy. O, tam mamy jakiś czołg czy coś. Skąd do mnie strzela? To muszę można śmigłowiec. Ajej. Nie damy rady. Ale ten za to troszkę sobie postrzelamy. Bach. Ha. Tamten zdążył wyskoczyć. Nice. I kolejna gra, z jaką przyjdzie się zmierzyć R7 250 od Zafire w wersji Ultimate, to jest oczywiście Crysis 3. Sprawdźmy ustawienia graficzne. Tutaj mamy wszystko na high. Wznawiamy sobie więc rozgrywkę. To jest dokładnie taka jakość ustawień, takie ustawienia jak w przypadku tego przebiegu pomiarowego. I tu jak widzimy, ta ilość generowanych klatek podobnie oscyluje w granicy 30, czyli to jest absolutny próg jakiejkolwiek płynności, z czego dropy zdarzają się dosyć często, które no, tutaj powodują mocne klatkowanie. I to widać, to po prostu widać. To co najważniejsze, da się też odczuć podczas rozgrywki. Sprawdźmy więc, jak ta karta zaraz tutaj może sobie jeszcze przepłyniemy, żeby ją troszeczkę tam pogrzać. Wydostanie się na brzeg, dobra, poradzi sobie w szczegółowości niskiej. Ok, gra uruchomiona ponownie, tym razem na ustawieniach niskich i tych klatek jest troszeczkę więcej, nawet i ponad 10 więcej i myślę, że to też widać na ekranie. To przy okazji obrazuje Wam, jak duże znaczenie ma ilość generowanych klatek na sekundę w przypadku tych kart nie high-endowych, ale właśnie dla mniej wymagających użytkowników, gdzie ilość generowanych klatek na sekundę po prostu jest na granicy płynności. Nawet przycięcia nie było, nie wiem czy zauważyliście, tak dużego jak normalnie przy wychodzeniu z budynku. O, swoją drogą ciekawy efekt. Czekajcie, ja tylko zabiję. Zobaczcie, jak w próżni krew rozlana. Niezłe, nie? No, oczywiście podczas rozgrywki, kiedy tutaj mam troszeczkę więcej strzelania, ta ilość generowanych klatek na sekundę spada i spada poniżej 40. Jeszcze ktoś tam do mnie strzela. No i to wpływa oczywiście negatywnie na płynność całej rozgrywki. Tak więc jest, plama jest. Nie jest najgorzej, nie ma jakiejś mega tragedii, ale ewidentnie nie jest to karta, której segmentem tutaj odbiorczym są gracze. Kolejna gra, Metro Last Light oczywiście. Zobaczmy sobie opcję grafiki. Tutaj ustawienia standardowe, nie będziemy na razie tego sobie zmieniali. Zobaczymy, jak płynna będzie rozgrywka. To jest kawałek rundy, coś tam z nocą w każdym bądź razie. Widzieliście zresztą to już. Zaraz sobie gdzieś tam maskę zmienimy. Wychodzimy powoli na otwartą przestrzeń. Tak więc grafika na pewno będzie miała co robić, a przy okazji, póki jeszcze trwa ten filmik wstępny, zobaczcie na watomierz, myślę, że te wartości są widoczne. Pobór taki chwilowy przez kartę podczas rozgrywki, przez całą platformę testową, pobór mocy około 170 kilku wat, maksymalnie on wyniósł póki co 225,1 wata, tak więc jest nisko, tak, jest stosunkowo oszczędnie. Natomiast mogłoby być jeszcze niżej, gdyby nie fakt po prostu tutaj FX8320 podkręconego, no, który do oszczędnych procesorów się nie zalicza. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała kwestia, jak już troszeczkę jeszcze zejdziemy. O, tutaj ciężko mówić, że da się grać, bo w tej chwili 20 kilka klatek na sekundę to nawet nie jest próg płynności. Gdzieś tutaj się przemieścimy troszeczkę, może... już po mnie. Zaraz będzie po mnie. Utonąłem. A nie, cicho. Jeszcze dajemy radę. Powinno iść po takich czerwonych tych tyczkach.
No dalej, wypływaj stąd. Teraz będzie po mnie pewnie. A, mnie jakaś ryba nawet zjadła. Zrobiłem odczytanie punktu kontrolnego. Tylko żeby znowu nie był filmik. O, dobra, jest ok. Dobra, przejdziemy gdzieś tędy. Tymi krzaczorami. Krzaczory rosną, jest bezpiecznie. Okej, się przemieścimy gdzieś tutaj troszeczkę. Jakaś akcja pewnie niedługo będzie. Tak, dobrze pamiętam, no, trzeba się przeprawić gdzieś na drugą stronę kawałek, nie? Tu chyba był jeden gość, który miał maskę. Na razie nic nie widzę. Albo mi się wydawało. Jak widzicie, na razie żadnej akcji zbytnio nie ma. A to jest zaledwie 20 kilka, czasami 30 klatek na sekundę. Aż strach się bać i pomyśleć, co by było, gdybyśmy mieli akcję taką jak chociażby na końcu. Mamy jeden z filtrów powietrza. No nic, bierzemy się w takim razie za następną grę. Następna gra to jest Grid 2, ustawienia Ultra. Jedziemy sobie, jesteśmy w trakcie którejś z rozgrywek. Dopiero ten samochód, że tak powiem, odblokowałem niedawno. To jest pierwsza moja runda, właściwie ściganie się tym autem. Jeszcze go nie wyczułem, a szybko go zarzuca. W lewym górnym rogu generowany w tej chwili widzimy, że jest około 30 kilku klatek na sekundę. Jednak to nie jest gra typu FPS i to wrażenie płynności jest po prostu tutaj większe. Zdaje się, że gra działa całkiem płynnie i tak faktycznie można to nawet odczuć. Natomiast to oczywiście nie jest ten komfort rozgrywki, jaki moglibyśmy mieć, jakim byśmy w ogóle oczekiwali. Ale nim rzuca. Pobór mocy w tej chwili przez zestaw w okolicy 180 kilku wat, 170 kilku wat. Ta karta zasilana jest ze slotu PCI Express, jeszcze raz Wam przypomnę, więc jej pobór mocy jest tutaj ograniczony do tego, co slot PCI Express w standardzie 2.0, bo przypomnę, taki jest na tej płycie głównej, może nam zaoferować. Ciekawe, dlaczego nie tak wolno teraz tutaj jadą. Niepodobno, żeby mnie przepuszczali. Ale jest masakra po prostu, to będzie jakaś, no, 12 jestem. Straszne, dobra, nie patrzcie już na tą porażkę. Teraz trochę starsza produkcja, ale gra bardzo fajna. Jeżeli ktoś nie grał, to polecam. Mafia 2. Ilość generowanych klatek na sekundę waha się w okolicy w tej chwili 40 kilku, ale jesteśmy w pomieszczeniu, na zewnątrz dopiero wyjdziemy. Zobaczmy jeszcze ustawienia grafiki, pominiemy sobie tą część. 1920x1080 filtrowanie anizotropowe razy 16, jakość ogólnie wysoka. Wracamy więc do rozgrywki, teraz będzie trzeba się iść ubrać. Weźmiemy ubranie, na razie za wiele do wyboru nie jest. Pobór mocy tutaj przez całą platformę dosyć mocno skacze, przekracza również 190 wat momentami. Tam mieliśmy jakiegoś gościa. Idziemy sobie po samochód. Wyszliśmy na zewnątrz, ta ilość tych klatek, zobaczcie, ona jakoś drastycznie spadła. I powiem Wam, że teraz już odczucie gry jest zupełnie inne. Przede wszystkim dużo lepsze. Wyjedziemy teraz sobie samochodem na miasto. Co? To nie umie jeździć, nie widzi, że wyjeżdżam. 50 kilka klatek na sekundę. No szybciej. Czy on nie widzi, że tu się gra? Muszę uważać, bo jakiś milicjant szedł. Jeszcze mamy w rozgrywce rok 45 przed zakończeniem wojny. Końcówka II wojny światowej. No i mimo, że tutaj trochę można powiedzieć się poszarżuje, to wrażenie rozgrywki jest całkiem przyjemne, powiem szczerze.
A pamiętajcie, że wciąż te detale można zmniejszyć. A tak jak mówię, Mafia 2 to nie jest nowa produkcja. Ona już kilka latek na swoim koncie ma, ale powiem wam, że wraca się do niej naprawdę z dużą przyjemnością. Drodzy, jesteśmy już po testach tej karty i czas na kilka słów podsumowania, może nawet więcej niż kilka. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z segmentu osób, dla których ta karta została zaprojektowana, do których jest skierowana. Są to osoby, które przede wszystkim cenią sobie ciszę, dlatego na tej konstrukcji mamy zastosowany całkowicie pasywny układ chłodzenia, składający się z dwóch radiatorów, czterech rurek cieplnych oraz trzech niewielkich radiatorów, z czego dwa chłodzą na pamięci, a jeden sekcji zasilania karty. Wyposażenie w porty 1 DVI z możliwością zastosowania przejściówki na analogowy DSAP, pełnowymiarowy port HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Myślę, że zadowolą tutaj większość użytkowników, ponieważ praktycznie każdy rodzaj złącza stosowany obecnie w kartach graficznych jest wykorzystany. Karta w całości zasilana jest ze slotu PCI Express x16, dzięki czemu nie wymaga od użytkownika zakupu jakichś wydajnych zasilaczy. I tutaj jednostka ze spokojem, nawet o mocy ciut ponad 200 W, będzie w stanie napędzić taką platformę. I to jeszcze biorąc pod uwagę, że tak jak na przykład w moim przypadku połączona ona była z dosyć tutaj prądożernym procesorem, jakim jest podkręcony FX8320. Pobór mocy. Jak już przy tym jesteśmy, no to może kilka słów o tym. Testy były przeprowadzane podczas rozgrywki w gry, które widzieliście, które również pokazywały, jak ta karta jest wydajna. I tutaj maksymalnie on wyniósł trochę ponad 220 W z gniazda, także taki pobór mocy moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie. Temperatury również były mierzone podczas realnej rozgrywki, a tutaj dodatkowo poza tymi grami, które widzieliście trochę dłużej, pograłem w Battlefielda i jeszcze sobie odpaliłem medala, żeby te temperatury były oddane realnie. I to, co doskonale widzieliście, to że przy stosunkowo dobrze wentylowanej obudowie, bo poza fabryczną baterią wentylatorów w obudowie Radzin Tech Agos mieliśmy dołożony również jeden wentylator 120 mm, ta karta utrzymywała stabilne 75 stopni Celsjusza z niewielkimi skokami na 76 stopni. Taki wynik jak na konstrukcję chłodzoną pasywnie, biorąc oczywiście pod uwagę to, że to nie jest karta zbyt wydajna, jest i tak wynikiem moim zdaniem bardzo dobrym. A tym bardziej, że pomiarów sonometrem nie było sensu robić, no bo co tu mierzyć, jak mamy sam radiator, to mamy konstrukcję, która spełni wymagania osób chcących zbudować sobie zestaw multimedialny do swojego domowego centrum rozrywki. No i przechodzimy do ostatniego elementu, czyli gry. Moi drodzy, myślę, że tutaj chyba to klatkowanie, które widzieliście na testowanych przeze mnie produkcjach, nikogo nie zdziwiło. No bo ta karta, raz, mamy tylko 1 GB pamięci, mamy tylko trochę ponad 500 jednostek, cieniujących jednostek temu i ROP też nie ma za dużo. Także nie było sensu spodziewać się nie wiadomo jakich wyników. No bo to było naturalne, że nie jest to karta, która kierowana jest dla graczy, nie jest to karta do gier. Natomiast zwróćcie uwagę przede wszystkim na jedną grę. Mafia 2, moi drodzy. Mamy starszą produkcję, która kiedyś była jedną z bardziej wymagających czy wymagających odnośnie konfiguracji produkcji, a teraz nawet na takiej karcie za również niewygórowane pieniądze ona chodzi praktycznie płynnie. Oczywiście nie przy maksymalnej szczegółowości detali, nie przy włączonych tutaj filtrowaniach maksymalnie, a o fizyce, tym bardziej, że tu mamy Radona, nawet nie ma co myśleć. Natomiast da się pograć, rezygnując z tej wysokiej szczegółowości detali w mniej wymagające produkcje, w starsze gry. Nowe gry, nawet jeżeli te ustawienia zrzucimy do niskich, jak tylko się da, włączymy wszystkie filtrowania, to i tak potrafią klatkować i to czasami potrafią tak klatkować, żeby skutecznie po prostu tą rozgrywkę uniemożliwić.
Pewnym wyjątkiem był tutaj Grip 2, gdzie te 30 kilka klatek na sekundę zapewniało oczywiście relatywnie płynną rozgrywkę w porównaniu do gier FPS, gdzie tutaj te 30 parę klatek to było zdecydowanie za mało. Ja nie mówię, że ta gra była całkowicie płynna i komfortowa, ale myślę, że to widać nawet po tym teście, który Wam pokazałem, że samo odczucie płynności gry, mimo podobnej ilości FPS, dzięki temu, że mamy do czynienia, czy przez to, że mamy do czynienia z innym rodzajem w ogóle gry, jest inne i tutaj już ta karta sprawdziła się trochę lepiej niż w przypadku gier jednoosobowych strzelanek, a mamy tutaj też cały czas tą świadomość, że Grid 2 to też jest całkiem przyjemna gra właśnie do testowania różnego rodzaju kart graficznych. Moi drodzy, podsumowując, pamiętajmy, że ta karta przeznaczona jest dla osób, które kochają ciszę. Ta karta przeznaczona jest nie dla graczy, a dla osób, które raczej będą wykorzystywały ją do zadań multimedialnych, biurowych i okazjonalnego grania starsze i mniej wymagające tytuły. Dlatego moim zdaniem konstrukcja Zafair sprawdziła się w tym teście bardzo dobrze i zasłużenie dostaje 4,5 gwiazdki. Dlaczego tylko 4,5 gwiazdki, spytacie, a nie 5? Przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem można by postarać się w przypadku tej karty o dodanie drugiego portu DVI, co pozwoli bardziej wykorzystać ją w przypadku połączenia w konfiguracjach wielomonitorowych. I jeszcze tutaj mam taką uwagę do tej karty czysto tylko i wyłącznie wizualną, że przede wszystkim radiator, który został zainstalowany na tej karcie, ma zwyczajnie odwrócone znaczki, jeżeli zainstalujemy ją w obudowie. No i fajnie by było, żeby karta była też czarna, z czarnym PCB, a nie z takim zielonym, no, powiedzmy morskim kolorem. To by było, moi drodzy, na tyle. Ja Wam dziękuję za tą recenzję, dziękuję Wam za uwagę. Po więcej zapraszam Was oczywiście do pełnej recenzji tekstowej, do której link tradycyjnie znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie wątpliwości, jaką kartę graficzną wybrać, zapraszam na nasze forum technologiczne, do którego link znów również znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj to jest tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.